Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, rozgrywki trampkarek U15. Jesteśmy przy kolejnej grupie, jesteśmy w grupie B, godzina 17 wybiła, zatem czekamy na pierwsze spotkanie tejże grupy, na rozpoczęcie rozgrywek kolejnych czterech zespołów: łódzki ZPN kontra warmińsko-mazurski ZPN. To jest to spotkanie, które nas teraz najbardziej interesuje, to jest to spotkanie, na którym się skupimy, to jest to spotkanie, które będziemy oglądać i analizować. Spotkanie wyjątkowe, bo cały turniej rozgrywany jest w Łodzi, na ośrodku przy ulicy Minerskiej, zatem gdy pojawia się drużyna łódzka, no to też i większe zainteresowanie kibiców, no i też większa atmosfera tego spotkania. Zespół łódzki dzisiaj gra z zespołem warmińsko-mazurskim, jak już wspominałem, jest to drugi akord dnia dzisiejszego, godzina 17, więc gra druga grupa. Pierwsza rozegrała już swoje spotkania o godzinie 11, w nich pomorski ZPN pokonał 1-0 zachodniopomorski ZPN, z kolei zespół ze Śląska poradził sobie 3-1 z zespołem z Mazowsza. W grupie A już trochę wiemy, natomiast w grupie B dopiero będziemy się dowiadywać tego, czego możemy spodziewać się po obu zespołach. No jak już wspominałem, spotkanie na pewno wyjątkowe, spotkanie inaugurujące grupę B, no i pierwsze odpowiedzi na nasze główne pytanie będziemy już dzisiaj mieli. Na żółto dzisiaj zespół łódzkiego ZPN-u, natomiast na niebiesko drużyna z województwa warmińsko Mazurskiego. Za moment początek tego spotkania z delikatnym opóźnieniem, tak jak przy okazji pierwszego meczu, który miał miejsce tutaj o godzinie 11, zatem szybciutko przechodzimy sobie do składu obu zespołów, rozpoczynając od gospodyń, tak sobie w cudzysłowie to powiemy. W bramce numer 1 Amelia Janiak, dalej 18 Ines Sikora, 15 Sandra Kowalska, 11 Wiktoria Karolska, 4 Paulina Żegota, numer 7 Oliwia Druch, numer 10 Martyna Rybak, 8 Martyna Bartczak, 14 Martyna Garbacz, 6 Aleksandra Grzelak, 9 Kinga Wyrwas. To jest pierwsza jedenastka, jeżeli chodzi o zespół Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast jak już się przekonaliśmy na tym turnieju, te zmiany hokejowe sprawiają, że sytuacja jest bardzo, bardzo zmienna, bardzo uniwersalna. No i zespół z Warmii i Mazur, jako że już spotkanie nam się rozpoczęło, w bramce numer 12 Kornela Czasnoć, numer 11 Wiktoria Fidurska, 5 Justyna Dukat, 3 Weronika Dłuska, 14 Blanka Żukowska. Za moment może o tym, bo w pierwszym ataku już Łodzianki, za chwilkę sobie dokończymy przedstawienie składów. Lewą stroną zaczynają zawodniczki łódzkiego zespołu. Piłka opuściła boisko, zatem wracamy do przedstawienia jedenastek. Numer 6 Małgorzata Milewska, numer 20 Wiktoria Kowalczyk, numer 8 Paulina Wolak, numer 10 Anna Gliszczyńska, numer 7 Julia Włókiewicz, numer 19 Oliwia Kamińska. W takim zestawieniu dzisiaj podopieczny Marka Maleszewskiego. Bardzo jesteśmy ciekawi tego spotkania, bo po nim, jak też już wspominałem, będziemy mieli pierwsze odpowiedzi, będziemy wiedzieli, czego się spodziewać, która drużyna będzie bliżej finału, no bo właśnie ten system rozgrywek sprawia, że ewentualna porażka, strata punktów znacznie oddala od gry w finale, który zostanie rozegrany w niedzielę. Pierwszy strzał na bramkę. Uderzenie z okolicy 30 metra. Martyna Bartczak uderzała na bramkę Korneli Czasnoć. Ta jednak bardzo pewnie, to uderzenie też nie miało takiej siły, żeby zaskoczyć bramkarkę zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego. One w pierwszym swoim ataku prawą stroną ruszała grająca z numerem 19 Oliwia Kamińska. Poradziły sobie z nią Łodzianki. Aut zatem na wysokości pola karnego dla drużyny przyjezdnej. No tak sobie właśnie to w cudzysłowie musimy mówić, że drużyna przyjezdna, bo oczywiście na co dzień tu swoich spotkań zespół łódzkiego ZPN-u nie rozgrywa. Wojewódzka kadra, zatem trudno o tym mówić, ale jako że dzisiaj grają w swoim mieście, to tak sobie możemy roboczo to nazywać. Z lewej strony boiska zaczną Łodzianki, które w grupie eliminacyjnej, w drugiej grupie zajęły pierwsze miejsce przed zespołami z Mazowsza, Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego. 29 punktów tam zdobytych, pierwsze miejsce, bardzo pewny awans. No i też to jest zespół, który na pewno liczy na dobry wynik na tym turnieju. Dobra piłka do prawej strony, uwaga, tu już jest sytuacja bramkowa, pole karne, jest strzał. Uderzała grająca z numerem 9 Kinga Wyrwas, no ale po raz kolejny to jest uderzenie, które w żaden sposób nie mogło zaskoczyć Kornelę Czasnoć.
doping łódzkich kibiców, którzy dzisiaj zebrali się na stadionie przy ulicy Minerskiej, aby dopingować łódzki zespół. Uwaga, prawa strona, ruszają piłkarki w niebieskich strojach. Dobra interwencja, poradziła sobie potem jeszcze z rywalką Ines Sikora. Lewa strona, tam na razie dużo się dzieje od początku spotkania. Oliwia Druch, aut dla zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego. Już zagranie do prawej strony, wraca piłka do środka, podbita przez Annę Gliszczyńską. Prawa strona to już pole karne, ale tam to dogranie niedokładne. Od bramki rozpocznie zatem bramkarka łódzkiej drużyny Amelia Janiak. Początek tego spotkania na pewno będzie bardzo istotny. W tym pierwszym spotkaniu, które miałem przyjemność komentować pomiędzy zespołami z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, początek dla drużyny, która ostatecznie spotkanie przegrała, w tamtym meczu zadecydował rzut karny. Zespół z województwa pomorskiego ma pierwsze 3 punkty na koncie. Natomiast jeżeli chodzi o grupę B, no to wszystko dopiero będziemy wiedzieli. Zespół z województwa warmińsko-mazurskiego w eliminacjach mierzył się z drużyną z województwa pomorskiego, z drużyną, która dzisiaj swoje pierwsze spotkanie wygrała. W tamtej grupie właśnie to zespół z Pomorza był na miejscu pierwszym, drugie miejsce właśnie dla zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego, dalej województwa kujawsko-pomorskie i podlaskie. Od autu zaczęły Łodzianki. Martyna Bartczak, piłka do środka, Ines Sikora, to już jest połowa zespołu województwa warmińsko-mazurskiego. Przejmują jednak te szybko w okolicach 30 metra przed własną bramką. Otwiera się lewa strona, no jest szansa na to, żeby zagrać tam na jeden kontakt na wybiegającą. Wydawało się bardzo dobrze Blankę Żukowską, ale ten moment przespany przez Annę Gliszczyńską, tak jakby nie zauważyła, że jej koleżanka jest do grania, że się dobrze pokazuje i tam można posłać prostopadłe zagranie. Kolejna prostopadła piłka już w okolicy będących wysoko Aleksandry Grzelak i Kingi Wyrwy. Wysoko też po lewej stronie Wiktoria Karolska. Cały czas wysoki pressing łódzkiego zespołu. On teraz przynosi efekt. Jest przejęcie na lewej stronie. Druch bardzo dobrze przeszła między dwie rywalki. Druch na przedpole. 20 metrów do bramki, nie zdecydowała się na strzał Aleksandra Grzelak. Być może chciałaby strzał oddawać, gdyby tylko ta piłka jej przy przyjęciu nie odskoczyła. Szybko z kontratakiem ruszają rywalki. Milewska do prawej strony. Piłka na przedpole, tam jest sporo miejsca, zupełnie niekryte. Jedna zawodniczek, jest strzał na bramkę. Piłka ostatecznie mija poprzeczkę bramki łódzkiego zespołu, ale tu jest pierwsze ostrzeżenie. Uderzyła Wiktoria Kowalczyk, no bo ktoś się ewidentnie zapomniał o Kowalczyk, która była na wysokości 25 mniej więcej metra przed łódzką bramką. Gdyby tylko to uderzenie było dokładniejsze, no to mogło być 1-0. Prawą stroną ruszają Młodzianki, wypuszczona piłka, ale spokojna, dobra asekuracja Wiktorii Fidurskiej. Cały czas jednak Łodzianki, tu powinien być akurat aut, tak. Jest pokazany w dobrą stronę dla zespołu z warmińsko-mazurskiego, obita noga ostatecznie Kingi Wyrwas. Ale ten aut jest zagrany bardzo chaotycznie, niedokładne odegranie do Wiktorii Fidurskiej. I prawą stroną raz jeszcze będą ruszały zawodniczki z województwa łódzkiego. Jednoosobowy pressing, on nie przynosi efektów, ale atakowana indywidualnie, przed chwilą podwojona Martyna Rybak piłkę traci. Piłka do lewej strony, nie zdążyła już opanować futbolówki Blanka Żukowska. Ona ruszała lewą stroną. Zagranie wydawało się dobre, ale jednego tempa zabrakło, żeby za futbolówką zdążyć. Przeszkodziły sobie wzajemnie teraz zawodniczki z województwa warmińsko-mazurskiego. Od autu zatem łódzki zespół. Nie chcemy oglądać też obrazków tych częstych z pierwszego spotkania dzisiejszego dnia na tym głównym boisku, gdzie było bardzo dużo urazów. Jeden nawet poważniejszy, który niewykluczony, czy że wykluczy zawodniczkę z zachodniopomorskiego województwa z dalszej części turnieju. Liczymy na to, że teraz tych urazów, tych koniecznych interwencji medyków nie będzie.
Prawa strona bardzo ładnie zagrana na jeden kontakt. Inese Sikora, ale uprzedzona przez defensorkę zespołu Marka Maleszewskiego. Aby dla drużyny z województwa łódzkiego na wysokości pola karnego. Prawa strona boiska. Pokazują się dwie zawodniczki do grania. Tam niespecjalnie i tak było, gdzie dograć piłkę. Pada w polu karnym Kinga Wyrwas. Milczy gwizdek arbitra tego spotkania. Pytanie do lewej strony. No dosyć takie sytuacyjne, ale dokładne. No i jest szansa na to, żeby ruszyły z kontratakiem zawodniczki z Warmii i Mazur. Zatrzymana na lewej stronie boiska Oliwia Kamińska. Podwojona po tej lewej stronie Kamińska. Nie miała też z czego ruszyć, ale i tak dużo z tej względnie niebezpiecznej sytuacji pod swoją bramką zrobiły zawodniczki w niebieskich strojach. Uwaga, jest okolice 20 metra przed bramką i jest strzał na bramkę. Uderzała Anna Gliszczyńska, ale po raz kolejny interwencja bardzo spokojna, bo też ten strzał stracił na sile po delikatnej obcierce, tak przynajmniej się zdawało, przez jedną z łódzkich zawodniczek. Dużo środkiem Łodzianki, otwiera się tam strefa, bardzo dobre zagranie Gurum. Uwaga, Grzelak, pole karne, Grzelak przechodzi bramkarkę, Ola Grzelak nie trafia, ależ to była okazja, sama sobie ją stworzyła, minęła bramkarkę, wydawało się dosyć przypadkowo, gdzieś ta piłka minęła golkiperkę zespołu warmińsko-mazurskiego, no i potem trzeba było trafić do bramki, ale kontr był bardzo ostry, to znacznie utrudniło zadanie. Koniec końców ten strzał trafił tylko w boczną siatkę. Zdecydowanie najlepsza jak dotąd okazja w tym spotkaniu. Zdecydowanie najciekawsza szansa, ale to wszystko też zaczęło się od tego prostopadłego zagrania Ines Sikory. Ona bardzo dobrze dograła. Gdyby nie ta piłka dograna górą, no to tej sytuacji by nie było. Prawa strona po drugiej stronie boiska jest asekuracja wracającej Martyny Garbacz od autu zawodniczki z województwa warmińsko-mazurskiego. Zmaga się doping na boisku na ośrodku przy ulicy Minerskiej. Prawą stroną zawodniczki z województwa warmińsko-mazurskiego. Jedna jeszcze bardzo ważna informacja. 2x30 minut. W takim wymiarze czasowym rozgrywane są spotkania podczas tego turnieju. Także na to też trzeba mieć wgląd. Prostopadła zagranie dosyć sytuacyjne, ale radzą sobie Łodzianki świetnie. Znów Aleksandra Grzelak schodzi na lewą nogę. Nie było tam z kim grać zwyczajnie. Została sama, ona też chyba nie spodziewała się, że tak łatwo dojdzie do sytuacji względnie bramkowej, przynajmniej przed pole karne rywalek. No i tam już brakło zwyczajnie kapitału ludzkiego. Nie było do kogo tej piłki dograć, a samemu na trzy rywalki też niełatwo było sobie poradzić. Na razie chaotyczne dosyć te ataki drużyny z województwa warmińsko-mazurskiego. Teoretycznie aktywne skrzydła, gdzie są tam grające z numerem 19 Oliwia Kamińska oraz 14 Blanka Żukowska. Natomiast jeszcze z tego efektów za bardzo nie ma. Spokojnie Łodzianki, przynajmniej tak się wydawało, że spokojnie te piłkę chcą rozegrać, ale indywidualny błąd i znów zagrożenie w zasadzie na własne życzenie stworzone. Out póki co to nie jest mocna strona zespołu Marka Maleszewskiego. Kolejne zagranie, które w zasadzie za darmo oddaje piłkę rywalkom. Czekamy na pierwsze gole w tym spotkaniu. Jak dotąd podczas całego turnieju doświadczyliśmy 5 bramek w 2 spotkaniach, ale na tym boisku, na którym teraz rozgrywają swoje spotkanie zawodniczki z Łodzi i z województwa warmińsko-mazurskiego, była tylko jedna bramka. Ładnie na jeden kontakt zagrały Łodzianki. Prawa strona się otwiera. Dobre prostopadłe zagranie od Pauliny Żegoty w stronę Kingi Wyrwas. Wyrwas to już okolice pola karnego. Schodzi na prawą nogę. Musiała akcję wstrzymać. Cofają się Łodzianki. Gdzieś tam na granicy spalonego grają, ale cały czas są przy piłce. Już jest okazja na uderzenie. Zablokowany strzał Martyny Bartczak. Ekspediują piłkę zawodniczki z Warmii i Mazur. Cały czas Bartczak, uwaga, utrzymuje się przy piłce. Bardzo ofiarnie Martyna Bartczak. Piłka jednak wycofana. Narzucają swoje tempo grania Łodzianki. Żegota. Wyrwas
po prawej stronie. Na razie ta współpraca dwójki z Żegota, Wyrwas wygląda całkiem nieźle. Teraz też próba prostopadłego zagrania, która jednak została przecięta. No i ruszamy w drugą stronę. Znów lewa flanka Żukowska. Bardzo dobrze podwajają młodzianki w sytuacji, gdzie jest Żukowska, a sama mają świadomość tego, że to jest zawodniczka dynamiczna i że na nią trzeba uważać. Uwaga, piłka do Żegoty na prawą stronę. Zabrakło dobrego zgaszenia piłki, bo to dogranie było bardzo przyzwoite. Pierwsza rotacja. Tych rotacji będziemy mieli dużo, to też trzeba się przyzwyczaić. Numer 6 opuszcza boisko w łódzkim zespole, to Aleksandra Grzelak. Piłkarka aktywna od początku spotkania, bez bramki, ale z sytuacją bramkową, to ona miała tę okazję po minięciu bramkarki na to, żeby otworzyć wynik. Karolska. Do lewej strony, do wprowadzonej właśnie na boisko Suzanny Adamczyk. Przyjmują zawodniczki z Warmii i Mazury, ruszają teraz trójką, jest dużo miejsca w okolicach 25 metra przed bramką, prawa strona na pozycji spalonej. Oliwia Kamińska po zagraniu od Anny Gliszczyńskiej. Znów zabrakło ludzi do grania, bo w zasadzie jedyną opcją dla Gliszczyńskiej to była właśnie Kamińska na tej prawej stronie boiska. Zbytnio alternatyw nie miała, więc nawet gdyby chciała zagrać inaczej, to wydaje się, że tylko ewentualność strzału wchodziła w grę. Poza tym nie było za bardzo z kim rozgrywać. Żegota. Na granicy boiska po prawej stronie grają łodzianki. Prostopadłe zagranie od Ines Sikory, ale to żadnej krzywdy nie zrobi zespołowi z Warmii i Mazur. Czek pola. Oj, duża strata. Ines Sikora wyrwa z po prawej stronie. No i to jest szansa na to, żeby łodzianki zaakcentowały swoją przewagę. Jest niezłe dośrodkowanie, głębokie. Była konieczna interwencja bramkarki warmińsko-mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Radzą sobie piłkarki w niebieskich strojach, ale to jest tylko na tę chwilę takie granie na oddalenie niebezpieczeństwa. Oddały zupełnie inicjatywę łódzkiemu zespołowi. To też jest na rękę łodziankom jak na razie. Martyna Rybak do prawej strony. Żegota. Niedokładne zagranie, teraz akurat ta współpraca na linii Żegota Wyrwas nie przyniosła efektu, ale za to jest doskonała prostopadła piłka. Uwaga, pole karne, doskonała szansa dla Oliwii Kamińskiej, ale jeden kontakt z piłką zadecydował o tym, że nie doszło nawet do sytuacji strzelewskiej. Zawodniczka warmińsko-mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo dobre prostopadłe zagranie, bo to od tego się zaczęło. Piłka, która minęła stoperkę łódzkiego zespołu, może o tym za chwilę, bo prawą stroną rusza Żegota, pole karne, Żegota, wstrzelenie tej piłki, to było bardzo dobre zagranie, jeszcze zamykana ta akcja. Koniec końców będzie corner, akcję zamykała Oliwia Druch, ale sytuację bramkową miała Susanna Adamczyk. Bardzo dobra szansa na to, żeby otworzyć wynik spotkania. W dalszym ciągu jednak 0-0. Chwilka na uzupełnienie płynów. Bardzo ciepło dzisiaj w Łodzi, chociaż ta temperatura już teraz aż takie znaki się nie wdaje. Przede wszystkim podczas tych spotkań o godzinie 11. Gorąc był bardzo odczuwalny, ale i tak te przerwy są potrzebne. Łodzianki z przewagą, to trzeba póki co zdecydowanie zaakcentować. To jest zespół lepszy, mający lepsze sytuacje, chociaż swoje okazje także miał zespół Marka Maleszewskiego. Najaktywniejsza po ich stronie zdecydowanie póki co Blanka Żukowska, także Oliwia Kamińska. Te skrzydła w teorii funkcjonują nieźle, bo się, dzieje się tam dużo. Niemały zamęt w zespole łódzkim, natomiast bez jeszcze konkretnych efektów, no te parę minut temu dosłownie ruszała Oliwia Kamińska i ona miała względnie tę najlepszą sytuację jak dotąd w tym spotkaniu dla zespołu z Warmii i Mazur, natomiast jeden kontakt z piłką, jedno niedokładne przyjęcie zadecydowało o tym, że zdążyła piłkę zgarnąć Amelia Janiak. Ona na razie bezbłędna, ale też póki co niczego zarzucić nie możemy Korneli Czasnoć, która tylko minięta w tej jednej sytuacji przez
Aleksandry Grzelak wydaje się, że mogła się zachować nieco lepiej. Rzut rożny. Wracamy do gry. Niezłe dośrodkowanie. Uwaga, pole karne. Wyrwa zamykała tę akcję. Czekali kibice na reakcję sędziny. Czy tam przypadkiem nie powinno być rzutu karnego, ten ostatecznie nieodgwizdany. Zatem gra kontynuowana. Od autu piłkarki w niebieskich strojach. Małgorzata Milewska rusza indywidualnie. Już taki delikatny wyraz desperacji, no bo nie było zwyczajnie z kim grać. Dostała piłkę od Blanki Żukowskiej. No jak się okazało, że nie ma jej z powrotem do grania, no to specjalnie nie miała innej opcji Milewska niż pójść sama. Paulina Żegota prawą stroną. Minięty już jeden rywal. Zbliża się w okolice pola karnego Żegota, ale to już zmuszona była do tego zagrania w środek pola. Wyrwa w ostatnim momencie zmieniła tor biegu i to zadecydowało o tym, że nie było możliwości dogrania na skrzydło. Aut dla Łodzianek. Chociaż jednak aut w drugą stronę. Nie zgadza się z tym Martyna Rybak. Wydawało się, że aut powinien zostać przyznany drużynie łódzkiej. Inna decyzja arbitra tego spotkania. Wiktoria Fidurska do prawej strony i już ruszają zawodniczki z Warmii i Mazur. Piłka do środka. Tam wydawało się, że nieźle ucieka Wiktoria Kowalczyk. Był moment na to, żeby dograć jej tę piłkę. Ona faktycznie futbolówkę dostała, ale nie najlepiej się z nią zabrała. Muszą mieć też swoje momenty zawodniczki z województwa warmińsko-mazurskiego. Piłka do prawej strony. Nieco za mocna do Oliwii Kamińskiej. Od bramki zatem Łodzianki. Oczywiście będą zawodniczki z Warmii i Mazur czyhały na kontrataki. No głównie na tym dzisiaj opierają swoją grę. Natomiast to jest mało póki co, bo też z tego jeszcze nic specjalnego nie wynika. Prowadzi grę drużyna łódzka. Lewa strona. Piłka od Martyny Barczak. Już ta lewa flanka się otwiera. Trochę przestrzeni w środku. Próba zagrania do Wiktorii Karolskiej. Ta jest przy piłce. Wycofanie na swoją połowę. No i wypadałoby przerzucić piłkę do prawej strony. Tak też się dzieje. Ruszają Łodzianki. Paulina Żegota też aktywna od początku tego spotkania. Dużo jej w grze. Sporo też niedokładności, ale sporo też dobrego na tej prawej flance. Znów się ta strona otwiera i też zauważyła Martyna Bartczak, że Paulina Żegota się pokazuje do grania. Zagranie do lewej strony, no pogubione zupełnie zawodniczki z województwa warmińsko-mazurskiego. Wydawało się bardzo taka klarowna sytuacja, i gdzie specjalnie błędu popełnić nie można. Jednak skończyła się na stracie. A Łodzianki spokojnie, swoje. Próba przerzucenia do lewej strony, ale to był indywidualny błąd Martyny Barczak. Świetny powrót Susanny Adamczyk, ale niedokładność w rozegraniu, która za moment może być fatalna w skutkach. Jest strzał zza pola karnego, no ale bardzo spokojna interwencja po strzale Blanki Żukowskiej. Amelii Janiak, kolejne uderzenie na statystyki, kolejny strzał, który żadnej krzywdy absolutnie nie robi. Duża niedokładność od początku tego spotkania. Ona przede wszystkim była widoczna w zespole w niebieskich strojach, ale teraz też wdarła się w szeregi zespołu łódzkiego. Żegota uruchomiona na prawej stronie. Walczy w pojedynku 1 na 1. Gdyby tę piłkę przejęła, no to byłoby bardzo, bardzo groźnie. Nie trafiła z tym przyjęciem. Z kolei Bartczak, lewa strona się otwiera. Żukowska, próba dośrodkowania, będzie musiała interweniować Amelia Janiak, ale taka interwencja to nie jest dla niej najmniejszy problem. Niedokładne dogranie do Adamczyk. Ruszają zawodniczki w niebieskich strojach. 20 metrów przed bramką. Bardzo ważna i bardzo dobra interwencja Martyny Rybak. Prawa strona znów nie ma z kim grać, no bo jest zagranie długie, ale ono w zasadzie nie mogło się udać, bo nie było do kogo dograć. Kinga Wyrwas posyłała tę długą piłkę, tylko niespecjalnie za akcją szły jej koleżanki.
Kolejna niedokładność, kolejne przejęcie, tym razem numer 11, Wiktoria Fidurska. Okolice pola środkowego, tam jest trochę miejsca, trochę czasu, żeby pomyśleć, jak zagrać znów do aktywnej Blanki Żukowskiej. Żukowska mija jedną rywalkę, zagrywa na przedpole, to jest dobra piłka, szansa na strzały, nie opanowała najlepiej piłki Anna Gliszczyńska, wyrzuciła się do prawej strony, no i teraz będzie musiała gonić, wróciła za nią Susanna Adamczyk. Milewska ze stratą, ale chwilę później ma z powrotem piłkę pod swoimi nogami. Próba zagrania w okolicy Wiktorii Kowalczyk, ale to zagranie przecięte. Milewska znów niedokładnie w przyjęciu. No i trójką łodzianki, ale niespecjalnie im się spieszy. Brakuje znów ludzi do grania. Teraz już znacznie więcej łodzianek w tym ataku. Ucieka Żegota. Czeka na razie jeszcze z rozegraniem Kinga Wyrwas. Dostaje piłkę zwrotną. Wyrwas ma w środku Żegotę. Nie było tam spalonego Żegota z przyjęciem. I co? Pada w polu karnym Paulina Żegota. W tej sytuacji też brak reakcji sędzi na dzisiejszego spotkania. Ale ma te inklinacje ofensywne zdecydowanie Paulina Żegota. Nie jest przyczepiona tylko do prawej strony, tylko także kiedy trzeba potrafi podłączyć się do środka. Tam zagrać nieco aktywniej i wspomóc właśnie tę strefę. Susanna Adamczyk, to jest dobra zmiana, bardzo aktywna od początku pojawienia się na boisku. Zawodniczka łódzkiej drużyny. Piłkarka z rocznika 2006. Tak mniej więcej porówno, jeżeli chodzi o roczniki podzielony zespół łódzki. Podobnie też zresztą w drużynie warmińsko-mazurskim, roczniki 2006-2007. Paulina Żegota sobie odpocznie, ona boisko opuszcza. Opuściła też plac gry Susanna Adamczyk. Przyjęcie piłki przez Milewską, no i czwórką ruszają zawodniczki w granatowych strojach, no ale znów Milewska chyba za długo przeholowała tę piłkę, bo była po lewej stronie włączająca się do akcji Blanka Żukowska. Nie wyniknęło z tego jednak nic. Spokojnie łodzianki, ale też musi uważać bramkarka Amelia Janiak, żeby tam jakiegoś błędu nie popełnić. Środek pola, zagranie na jeden kontakt, ostre wejście, ale czyste. Na szczęście bez żadnego urazu, bo tych dzisiaj już widzieliśmy dużo. W tym pierwszym spotkaniu przede wszystkim nie spodziewała się, że zza pleców wyjdzie jej rywalka, jedna z defensorek łódzkiego klubu. Dobre dogranie na pole karne, szansa dla zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego, ale w tym kluczowym momencie zabrakło dokładności. Ruszają czwórką łodzianki, dobry kontratak, ale znów brakuje dokładności w tym najważniejszym momencie, przy tym kluczowym zagraniu, ależ chaotyczna póki co bardzo gra. I to się udzieliło w zasadzie obu zespołom, bo tych ataków groźnych jest sporo, natomiast nie tworzą się z nich w zasadzie żadne specjalne sytuacje przez to, że brakuje przede wszystkim jakiegoś dobrego ostatniego dogrania. Faul na wysokości środka boiska po lewej stronie i grają młodzianki. Zagranie w stronę Kingi Wyrwas, no nie zdecydowała się ruszyć za tą piłką Wyrwas, kto wie, gdyby od początku może zdecydowała się na sprint w stronę piłki, to może coś by z tego jeszcze wyszło. Natomiast defektów nie było i od autu zagrają piłkarki prowadzone przez trenera Marka Maleszewskiego. Już specjalnie nie forsują tempa łodzianki, będą też oddawały nieco pole gry swoim rywalkom, żeby też trochę piłką pograły, żeby ewentualnie miały szansę na to, żeby popełnić błąd i później łodzianki mogły z tego skorzystać. Bardzo spokojne granie, od początku spotkania inicjatywa po stronie łódzkiej, w ostatnich minutach nieco się to wyrównało, ale w dalszym ciągu raczej gra pod dyktando drużyny w żółto-czarnych strojach. A
atakowana przez dwie rywalki, zawodniczka grająca z numerem 16, to Julia Kotas. Ona w międzyczasie też pojawiła się na boisku, faulowana i od rzutu wolnego Łodzianki. Gajewska, ona też nie zaczynała od pierwszej minuty, ale na boisku się pojawiła, przejęcie Małgorzaty Milewskiej. Póki co bardzo dobrze Milewska w destrukcji, natomiast jeżeli chodzi o te pojedynki biegowe, no to tu głównie je przegrywa. Już po przyjęciu nie ma z czego ruszyć. Milewska nie ma też specjalnie pomocy od swoich koleżanek i to wszystko kończy się najczęściej na stratach. Prostopadłe zagranie, nie było tam spalonego. Kinga Wyrwas, no to jest doskonała sytuacja, powinno być 1-0. Wyrwas, kapitalna interwencja Corneli Czasnoć. Lepszej okazji w tym meczu chyba mieć już nie będzie. Kinga Wyrwas, no ale zdrzemnęła się obrona zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego. Piłka zagrana jeszcze wydawało się z własnej połowy boiska, a ostatnia obrończyni na wysokości 45 metra przed bramką, no tam była istna autostrada do bramki Czasnoć, ale ta popisuje się kolejną arcyważną interwencją w tym meczu. Doskonała szansa dla Kingi Wyrwas, w dalszym ciągu jednak bez bramek. Rzut rożny. Korner miękkie dośrodkowanie, nie jest najbardziej rosła Kornela Czasnoć, natomiast sobie z tym radzi bardzo dobrze i też uruchamia od razu koleżanki, ależ to będzie szansa. Ruszają we dwie piłkarski warmińsko-mazurskiego. Lewa strona, Kamińska, uwaga, to już pole karne. Kamińska, cały czas Kamińska, Kamińska, zablokowany strzał w ostatniej chwili, jeszcze jedno uderzenie. Ale bardzo pewnie łódzka bramkarka uderzała, Anna Gliszczyńska. Oczywiście ten kontratak można było zagrać znacznie lepiej i chyba ostatecznie i tak dużo z tego zrobiły zawodniczki Marka Maleszewskiego, no bo w pewnym momencie wydawało się, że Kamińska już piłkę straci, że ma dwie rywalki bardzo blisko, że zwyczajnie nie będzie gdzie te piłki przepchnąć, przepchnęła. Dobra interwencja, zablokowany strzał na początku przez defensorkę łódzkiego klubu, przez Martynę Rybak, potem interwencja Amelii Janiak. Out dla Łodzianek. Prawa strona boiska, ona bardzo aktywna. Będzie dośrodkowanie na pole karne, wybijają piłkarki grające dzisiaj na niebiesko. Dośrodkowanie z prawej strony od Ines Sikory, ale nie było najlepsze. Kolejna z kolei niedokładna piłka do Blanki Żukowskiej na lewą flankę. I kolejny aut dla łódzkiej reprezentacji. Wiktoria Kowalczyk. Piłka do lewej strony od Julii Gajewskiej. Przejmują zawodniczki z warmińsko-mazurskiego. Teraz rusza Kowalczyk. Kowalczyk, otwiera się prawa strona, bardzo mądrze to dojrzała i też to dogranie w zasadzie idealnie w tempo. Julia Włókiewicz na przedpole, radzą sobie defensorki z Łodzi i to jest ostatni akord tej pierwszej części spotkania. Połowy, trzeba powiedzieć sobie jasno, bardzo przeciętnej, bardzo niedokładnej ze strony obu zespołów. Więcej sytuacji po stronie łódzkiej, dwie wydawało się okazje stuprocentowe, ale goli jak dotąd nie ma. Dobra dyspozycja Korneli Czasnoć, jak na razie to wszystko składa się na to, że Łodzianki próbują więcej, ale jak na razie goli w tym spotkaniu nie ma. Czekamy na to, aż to się zmieni, liczymy na to, że po przerwie bramki zobaczymy, a póki co do przerwy łódzki ZPN remisuje bezbramkowo z warmińsko-mazurskim ZPN-em 0-0. Słyszymy się po krótkiej przerwie.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, grupa B. Pierwsza połowa bez bramek w spotkaniu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Piłki Nożnej. Połowa przeciętna, to trzeba sobie powiedzieć jasno, o tym też już wspominaliśmy. Dużo błędów, dużo niedokładności, ale też dużo walki, dużo ambicji i tego chcemy wiedzieć więcej w drugiej części meczu. Łodzianki z przewagą, to też trzeba zdecydowanie zaakcentować, ale z przewagą jeszcze nie udokumentowaną, w dalszym ciągu bez bramek. Zawodniczki, które grają w pewnym sensie u siebie, bo cały turniej rozgrywany jest przy ulicy Milewskiej w Łodzi, na obiektach, na których na co dzień trenuje Łódzki Klub Sportowy, a także trenowały swego czasu zespoły przygotowujące się do Mistrzostw Świata U20, które były rozgrywane w 2019 roku w Polsce. No ale to takie tylko aspekty ciekawostkowe. Najważniejsze to, co dzieje się na boisku, a za takiem już pierwszym swoim w tej drugiej części spotkania ruszają zawodniczki z Warmii i Mazur. Piłka lewą stroną niedokładnie zagrana i przejęły futbolówkę łodzianki. Kolejna piłka niedokładna, tym razem od Martyny Barczak-Milewska do lewej strony. Strata, a jakże. Kolejna przyjmuje piłkę Julia Gajewska i kolejna niedokładność. Bardzo dużo ich w tym dzisiejszym meczu. To one w głównej mierze sprawiają, że póki co bramek nie ma. Lewa strona boiska, wysokość pola karnego łódzkiej drużyny. Tam o piłkę powalczyła Oliwia Kamińska. Jest szansa na dośrodkowanie, ale nie było już z czego dograć, z czego uderzyć. Ale łodzianki same sobie też stwarzają problem. Milewska, pole karne, jest dobre dośrodkowanie. Uwaga, szansa na strzał. Kamińska zablokowana i próba czy to strzału, czy dogrania, trudno powiedzieć, bo tu też nie było w pełni klarowne zagranie. Faul ze strony zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego i odrzutu wolnego łodzianki. Łodzianki, które zdecydowanie mają apetyt tutaj na zwycięstwo. Podobnie zespół z Warmii Mazur. Łodzianki mogły sobie już to spotkanie ustawić. W zasadzie były dwie bardzo dobre sytuacje. I jedna taka kluczowa, którą miała Kinga Wyrłas, która szła sam na sam z Kornelą Czasnoć. Jak się okazało, lepsza okazała się jednak bramkarka drużyny Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Prawa strona boiska. Wycofują zawodniczki w niebieskich strojach. Weronika Dłuska z Justyną Dukat. Lewa flanka. Nie ma za bardzo podwojenia, nie ma tam specjalnie wsparcia ze strony koleżanek. Piłka opuszcza boisko, od bramki rozpocznie Amelia Janiak. Bramkarka, która kilka istotnych interwencji już w tym spotkaniu miała, ale też tak w pełni nie została dzisiaj sprawdzona. Kilka uderzeń, ale bardziej na statystyki dla niej, na to, żeby sobie podbiła pewność siebie, no i tę pewność siebie na pewno sobie podbiła, bo żadnego poważnego zagrożenia pod jej bramką nie było. Dosyć przypadkowy będzie za chwilę rzut rożny dla drużyny z Warmii i Mazura, więc szansa na to, żeby zdobyć tego pierwszego gola. Przez 30 minut stworzyły w zasadzie tylko jedną taką bardzo klarowną sytuację zawodniczki prowadzone przez Marka Maleszewskiego. Pod koniec pierwszej części spotkania swoją okazję miała Oliwia Kamińska. Jej strzał z pola karnego zablokowany został wówczas przez Martynę Rybak. Poza tym jakichś większych ofensywnych akcentów w tej pierwszej połowie nie było. Kolejne zmiany w łódzkim zespole. Tych zmian mieliśmy już dużo, będziemy mieć ich jeszcze więcej. System hokejowy, więc trzeba się spodziewać, że tych rotacji w dalszym ciągu będzie dużo. Na krótko rozegrany rzut rożny, kilka zatem metrów zdobyły zawodniczki z Warmii i Mazur. Wydaje się, że to był strzał z okolicy pola karnego ostatecznie, a nie próba dośrodkowania. Ale było to uderzenie bardzo niecelne. Od bramki rozpocznie Amelia Janiak. Na krótko łodzianki, one od początku chcą piłkę rozgrywać, chcą grać swój futbol. No i teraz bardzo dobrze piłkę wyprowadzają, jest sporo miejsca w środku, trzeba trochę tę piłkę poholować. Ines Sikora. I po jej zagraniu piłka przejęta przez zawodniczki z województwa warmińsko-mazurskiego. Out, ale dla kogo jeszcze? Sędzia liniowa nie wie, przyznaje go koniec końców drużynie z Łodzi. Sikorska do lewej strony, tam ma już piłkę
Olivia Druch, próba prostopadłego zagrania, gdzieś mijającego tę linię defensywną. Ale zagranie przejęte nie najlepiej, z kolei w odbiorze na prawej stronie boiska Julia Gajewska, podarowany aut dla zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego. Milewska. Szansa na dośrodkowanie. Dośrodkowania nie ma, ale będzie za to kolejny corner dla drużyny Marka Maleszewskiego. Chcą mocniej zacząć dochodzić do głosu w tej drugiej części spotkania, bo pierwsza połowa, nie chcę powiedzieć, że przespana, ale taka bardzo anonimowa, niewiele się działo ze strony zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego. Przewaga Łodzianek, no ale na nic się to póki co nie zdało. Samą przewagą wyników się nie zrobi. Nie tak niestety futbol działa, rzut rożny. Jest sześć zawodniczek w niebieskich strojach w polu karnym. Na krótki słupek to zagranie. Wybijają młodzianki. Zdaje się, że będzie jeszcze jeden rzut rożny. Tak jest. Leży jedna z piłkarek w niebieskiej koszulce. To jest Małgorzata Milewska, czyli kapitan zespołu prowadzonego przez Marka Maleszewskiego. Pierwsza interwencja medyczna, zdaje się, będzie potrzebna w tym spotkaniu i tak to jest nieźle, porównując z tym, co działo się o godzinie 11, bo tam w zasadzie urazów było pewnie około 6-8, jeden poważniejszy, który, jak już też wspominałem w tej transmisji, niewykluczone, że wykluczy defensorkę zespołu z województwa zachodniopomorskiego z dalszej części turnieju, dlatego też liczymy, że więcej jakichś poważnych urazów, problemów nie będzie. Dośrodkowanie, przeszła piłka wszystkich, jeszcze Kamińska walczyła o futbolówkę. Przejmują piłkarki grające dzisiaj na niebiesko. Żukowska atakowana, ale cały czas przy piłce się utrzymuje. Żukowska musiała nieco się wycofać, dogranie na przedpole, wybijają Łodzianki i one ruszają z kontratakiem. Aleksandra Grzelak prawą stroną, mija jedną rywalkę, to już około 30 metrów, ile przebiegła Ola Grzelak. Grzelak, okolice pola karnego, Grzelak, prawa noga Grzelak. Chyba już zabrakło siły na ten ostatni fragment rajdu, no bo przebiegła dobre 50 metrów Aleksandra Grzelak, myślę może nawet 60. W ostatniej fazie prosiło się o dośrodkowanie. Być może nawet tu miała być próba dośrodkowania, ale piłka nieczysto trafiona. No i całe starania Oli Grzelak i łódzkiego zespołu znów spaliły na panewce. Kolejna rotacja w łódzkim zespole. Oliwia Druch na razie boisko opuści. Zamelduje się na nim za to z powrotem Paulina Żegota. Ona już szybko, mocno atakuje, tym razem na lewej stronie boiska, w pierwszej połowie grająca na prawej flance. Niedokładność po raz kolejny w zespole warmińsko-mazurskim. Kolejny aut dla Łodzianek, gdzie sobie piłkę przejęła Zuzanna Boras. Zawodniczka z rocznika 2007, nie zaczynała tego meczu od pierwszej minuty, w trakcie się pojawiła, ale to jest zagranie w ostatniej akcji niedokładne. Żegota bardzo aktywnie w odbiorze. Przejmują Łodzianki, koniec końców za sprawą Zofii Pongowskiej. Uwaga, pole karne, jest zagranie na przedpole, szansa na strzał. Nie ma jednak uderzenia, dokrywała Ines Sikora. Ale akcja nie zamknięta, przyjęcie Martyny Rybak. Kinga Wyrwas. Piłka na 20 metr, dobre zgranie, uwaga, pole karne. Na spalonym jednak zgrywająca tę piłkę Ines Sikora, ona przegrywała futbolówkę do Zofii Pongowskiej. I Pongowska do piłki zdążyła, ale wówczas ta sygnalizacja sędzi liniowej. Zmiana też w zespole warmińsko-mazurskim. Numer 9 Zuzanna Boras już poza boiskiem. Były nawet dwie rotacje z tego co widzę. Opuściła boisko także, wydaje się, Małgorzata. Nie, Małgorzata Milewska na boisku jest, więc zatem za chwilkę jeszcze raz spojrzymy, kto tam boisko opuścił, kto się na nim pojawił.
Oj, duży błąd teraz Łodzianek. Duży błąd popełniony przez Martynę Garbacz. Całe szczęście dla łódzkiego klubu bez negatywnego skutku. Gdyby tylko tę piłkę trąciła jedna z piłkarek w niebieskiej koszulce, no to byłaby sytuacja sam na sam, ale i tak jest okazja dla zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego. Przerzucenie do lewej strony. Dośrodkowanie na pole karne. Szansa na strzał. Cały czas piłka w posiadaniu zespołu Marka Maleszewskiego. Milewska na przedpole. Okazja, cały czas szansa, zagranie od Julii Włókiewicz. W stronę pola karnego, dużo tam niedokładności. Cały czas grają piłkarki z Warmii i Mazur. Włókiewicz. Niedokładnie. W dalszym ciągu jednak Paulina Wolak z zespołu warmińsko-mazurskiego. Wolak, bardzo ważne przyjęcie, ależ puszcza sobie tę piłkę doskonale. Ines Sikora, no i rusza. To będzie szansa bramkowa. Sikora, w środku jest Grzelak. Sikora, no właśnie Oli Grzelak tym zagraniem szukała. Piłka jednak przecięta, cały czas jednak jest Sikora. Szuka swojej lewej nogi. Sikora w polu karnym, pada tam, faulu nie było, jeszcze szansa. Znów zabrakło ludzi do grania. Sikora długo tę piłkę trzymała na lewej stronie boiska, ale pokazała jej się do gry tylko jedna koleżanka. No i już atak w drugą stronę. Ruszała Blanka Żukowska, zatrzymana jednak piłkarka z województwa warmińsko-mazurskiego. Żygota do lewej strony. Pągowska. Pągowska na przedpole. Ines Sikora. 30 metrów mniej więcej do bramki. Piłka przechodzi do prawej strony od Martyny Bartczak. To zagranie. Jeszcze raz Bartczak przy piłce. Dwie zawodniczki koło niej. Bardzo mądry przerzut do prawej strony. Nie najlepsze jednak zgaszenie futbolówki przez Julię Gajewską. No i muszą wyhamować Łodzianki. Z tej akcji, z tego tempa gry już nic nie będzie. Niedokładne zagranie od Kingi Wyrwas i out dla piłkarek Marka Maleszewskiego. Kolejne przejęcie. No i teraz jest dużo miejsca, żeby zagrać być może akcję bramkową. Piłka w pole karne. Łapie futbolówkę Kornela Czasnoć. Cały czas te piłkarskie szachy. Cały czas żaden z zespołów nie jest w stanie w pełni zaryzykować. W dalszym ciągu 0 do 0. Czekamy na tego pierwszego gola. Może teraz ruszają zawodniczki w niebieskich strojach. Jest doskonała okazja. Jest strzał! Doskonała interwencja Amelii Rybak. Ależ to była okazja. Amelii Janiak, przepraszam. Doskonała szansa, ale doskonała też interwencja. Strzała Gliszczyńskiej. Zdecydowanie najlepsza okazja jak dotąd dla zespołu Marka Maleszewskiego. Kapitalna okazja. Wydawało się, że w dobry sektor bramki też ten strzał oddany. Może o tym za moment. Uwaga, Ines Sikora. Bardzo dobrze. Znów Kornela Czasnoć. Festiwal gry bramkarskiej jak dotąd. To są bohaterki tego spotkania. Kornela Czasnoć oraz Amelia Janiak. Bardzo dobre interwencje w kluczowych momentach, ależ strata. Anna Gliszczyńska, lewa strona. Jest póki co sama, jeszcze musi tę akcję wstrzymać do grania na alibi. No nikt nie był do zamknięcia tej akcji. Julia Włókiewicz z prawej strony, dośrodkowanie, wybijają Łodzianki. I zgarnie tę drugą piłkę Zofia Pągowska. Szybko też traci. Lewa strona, Żukowska dostała piłkę. Wydawało się na swoją lepszą nogę, na to, żeby strzał oddać. Ten strzał faktycznie poszedł, ale po raz kolejny uderzenie, które nic nie wniosło i żadnego problemu nie stworzyło pod łódzką bramką. Kolejna rotacja. Kolejna w zespole łódzkim. Świeża krew, tym razem na prawym skrzydle. Niedługo okaże się, czy to przyniesie jakieś dobre efekty. Pągowska, pojedynek biegowy, utrzymuje się w tej grze siłowej Pągowska. Koniec końców jednak lepsza okazała się Paulina Wolak. Kowalczyk do prawej strony. Wiktoria Kowalczyk. No, czy tam faulu nie było? Nie było, zdaniem sędziego. Twarda gra ze strony Martyny Garbacz. Rzutu wolnego zatem nie będzie. Za chwilkę od bramki rozpocznie Amelia Janiak, ale zanim to
to uzupełnienie płynu w opuści też boiska grająca z numerem 5 w łódzkim zespole Zosia Pągowska. Bez bramek w dalszym ciągu czekamy na te otwarcie wyniku, na tego pierwszego gola. Czekamy na to, aż która się drużyna wreszcie swoją przewagę udokumentuje. Też trzeba powiedzieć, że te proporcje w prowadzeniu gry nieco się zmieniły względem pierwszej części spotkania. W pierwszej połowie znaczna przewaga łódzkiej drużyny, w drugiej już ta różnica aż nie jest taka duża, bo do głosu zaczęły dochodzić zawodniczki Marka Maleszewskiego. No ale jeszcze nic konkretnego z tego nie wyniknęło. Ta jedna sytuacja, gdzie doskonałą interwencją popisała się Amelia Janiak po uderzeniu Anny Gliszczyńskiej. To była też najlepsza okazja w tym spotkaniu dla zespołu z Warmii Mazur. Łodzianki już są gotowe do gry, wracają na plac gry. Na nim była cały czas Wiktoria Karolska jako jedyna w okolicy środka boiska. Jeszcze chwilka narady dla zespołu warmińsko-mazurskiego Związku Piłki Nożnej i też za chwilę i one pojawią się już na swojej stronie boiska. No i będą chciały te ostatnie chwile spotkania wykorzystać na to, żeby zdobyć decydującego gola. Już też niejednokrotnie wspominaliśmy przy naszych transmisjach, jak istotne są te zwycięstwa podczas tego turnieju, ewentualnie jedna porażka już w wielu przypadkach w zasadzie eliminuje z walki o grę w finale, no bo tylko zespół, który zajmie pierwsze miejsce w tym finale zagra. Uwaga, bo jest szansa dla zespołu w niebieskich strojach. Bardzo dobra indywidualna akcja Małgorzaty Milewskiej, dogranie do Anny Gliszczyńskiej i strzał lewą nogą jednak znacznie ponad bramką Amelii Janiak. Pierwsza drużyna tylko awansuje do finału. Zespół, który zajmie w grupie A i w grupie B drugie miejsce, zmierzy się w spotkaniu o miejsce trzecie w całym turnieju. Reszta niestety z zabawy wypada. No i będzie musiała zadowolić się tylko statusem gry w tym turnieju finałowym. Nie o same medale już. Paulina Żegota. Oj, duży błąd w rozegraniu Żegoty. Przejmuje Kowalczyk. Otwiera się lewa strona. Tam gra też Milewska. Połącza się Blanka Żukowska. Żukowska na pole karne. Jest szansa na strzał. Na spalonym ostatecznie Oliwia Kamińska. Wydawało się, że dobrze pokazała się w okolicy punktu pola karnego. Oddała nawet strzał głową na bramkę. Ten też tak czy inaczej nie przyniósł zamierzonego efektu. Natomiast wcześniej odgwizdany spalony. I od rzutu wolnego Amelia Janiak. Coraz mniej czasu dla obu zespołów. Sandra Kowalska, kolejna strata. No, przestały grać swoje łodzianki. Blanka Żukowska na lewej stronie. Szansa na dośrodkowanie. Próba wycofania, ale przejęła piłkę Martyna Bartczak. Lewa strona, no może to jest ta akcja, rusza Ola Grzelak. Grzelak dzisiaj bardzo aktywna, miała taki jeden piękny rajd prawą stroną, około 60-metrowy. Teraz też już dobre 40 metrów za nią. Grzelak cały czas na nogach się utrzymuje, bardzo dobre wycofanie, jest strzał i jest 1-0. Ines Sikora, doskonałe uderzenie. To jest akcja, tak czy inaczej, Oli Grzelak doskonale to rozprowadziła. Koniec końców Ines Sikora, ta, która też w tym spotkaniu była bardzo aktywna, finalizuje tę akcję i otwiera wynik spotkania. W bardzo ważnym momencie spotkania, w bardzo ważnym momencie dla obu zespołów pada ta bramka dla łódzkiego zespołu. Ines Sikora, numer 18 na boisku. Pięknie strzał za pola karnego prawą stopą. Bardzo dużo dzisiaj zrobiła Kornela Czasnoć, żeby mieć czyste konto, no ale przy tej sytuacji już nic nie miała do powiedzenia. 1-0 dla Łodzianek. Łodzianek, które ten ostatni moment przespały, które w pewnym sensie prosiły się o gola, bo dużo strat w takich newralgicznych miejscach boiska. No ale to one zdobywają tego pierwszego gola i ruszają po drugiego. Ola Grzelak. Grzelak, lewa noga na pole karne. Znów była Ines Sikora. To mogła być w zasadzie kopia tej akcji sprzed chwili, ale nie szukała tym razem
Sikory, Ola Grzelak rusza za to z kontratakiem. Zespół z Warmii Mazur, lewa strona boiska, Gliszczyńska. Gliszczyńska na pole karne, zablokowane jej dośrodkowanie. No i muszą się spieszyć. Podopieczny Marka Maleszewskiego, będzie zatem rzut rożny, będzie kolejna szansa na to, żeby zdobyć pierwszego gola, ale teraz to będzie już tylko gol, który doprowadzi do remisu. To nie będzie bramka na prowadzenie, jakby to jeszcze było parę minut temu. No właśnie, za szybko rozegrany ten stały fragment gry. Piłka w obrębie tego ćwierćkola w narożniku boiska się nie znalazła. Trzeba będzie w takim razie wybrać jakiś inny wariant. Dwie ręce w górze, będzie dośrodkowanie. Niezła ta centra, piłka zgrana, wybija Paulina Żegota. To jest bardzo ważna interwencja. Lewa strona znów się otwiera. Dobre zagranie Żukowskiej. Gliszczyńska, pole karne. Wybijają Łodzianki, konkretnie Sandra Kowalska. Prawa strona, świetnie Ines Sikora. To może być bohaterka tego spotkania. Próba prostopadłego zagrania. Piłka koniec końców trafia. Nie bezpośrednio, ale trafia do łódzkich zawodniczek. Świetnie Sikora do prawej strony na spalonym. Jednak Aleksandra Grzelak. Będzie za chwilkę zmiana w łódzkim zespole. Ola Grzelak, czyli bohaterka tej sytuacji bramkowej. Ona wyłożyła piłkę Ines Sikorze. I to ona w głównej mierze przyczyniła się do tego, że to łódzki zespół prowadzi. Lewa strona. Ruszają jednak zawodniczki w niebieskich strojach, szukają tego wyrównującego gola. Blanka Żukowska próbowała się tam rozpędzić, ale szybko sprowadzona na ziemię przez defensorkę łódzkiego zespołu. Łodziankom już się nie spieszy, dla nich teraz takie granie na wyczekiwanie i na ewentualne kontrataki. To jest bardzo wygodny układ. Susanna Adamczyk piłkę traci, ale też chwilę później bardzo niedokładne rozegranie. No, same sobie utrudniają życie teraz piłkarki Marka Maleszewskiego. Znacznie sobie utrudniają sprawę, no i doprowadzają do tego, że o dobry wynik, choćby remis w tym spotkaniu, będzie już bardzo trudno. Paulina Żegota. Żegota do prawej strony, Susanna Adamczyk. Adamczyk to już wysokość pola karnego, dośrodkowanie. Łapie piłkę Kordela Czasnoć, nieco spóźniona była w ataku napastniczka łódzkiego klubu. Gdyby była w tym samym tempie co Susanna Adamczyk, to być może była w stanie zamknąć akcję. Oliwia Druch bardzo mądrze zeszła do lewej strony, obiła rywalki, konkretnie Wiktorię Kowalczyk i od autu zaczynają Łodzianki. No im wystarczy tylko teraz mieć piłkę. Nie zrobić nią nawet specjalnego pożytku, tylko się przy niej utrzymywać. Ines Sikora, znów indywidualna akcja. No to jest piłkarka, która w tym trudnym momencie, bardzo ważnym tego spotkania, bierze na siebie ciężar gry. Druch do środka. Kowalska do prawej strony. Jest Martyna Rybak, która tą piłkę Łodzianki, no i znów się otwiera ta lewa strona, a tam jest Blanka Żukowska, ale nadążyła za akcją wracająca Martyna Rybak. Będzie szansa na strzały, przejmują Łodzianki i to one będą ruszały z kontratakiem. Druch do Bartczak. Bartczak, próba prostopadłego zagrania. Ines Sikora. Sikora, ruszają trójką Łodzianki. Sikora, dobre zagranie. Karolska na pole karne. Będzie ktoś zamykał tę akcję, to Adamczyk. Jeszcze nie koniec, jest tam Wyrwas. Adamczyk, Wyrwas, gdzie jest piłka? Wybijają ostatecznie defensorki z zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego. Wybija też Żukowska, dosyć przypadkowo piłka trafia pod nogi Anny Gliszczyńskiej, ale tej zabraknie już boiska, żeby się utrzymać w grze. Bardzo mało już czasu pozostaje zespołowi z województwa warmińsko-mazurskiego. Łódzka drużyna ma swój wynik i teraz tylko będzie szukała kolejnych sytuacji. Niesamowita jest Ines Sikorska. Kolejna świetna indywidualna akcja. Sikorska schodzi na lewą nogę. Sikorska odbija ten strzał Kornelia Czasnoić.
Ależ mogła mieć dzień Ines Sikorska, gdyby teraz trafiła do bramki po raz kolejny. To była doskonała indywidualna akcja ze świetnym zabraniem się z piłką. Później zwód na zamach, nabrała się na to obrończyni drużyny prowadzonej przez Marka Maleszewskiego. Ale ten strzał nie najlepszy w środek bramki, Kornela Czasnoć. Na coś takiego się nie da złapać. Narożnik boiska, będą zabierane sekundy przez Ines Sikorę. Jeszcze aut dla łódzkiej drużyny. Zmaga się doping jeszcze łódzkich kibiców w końcówce tego spotkania. Paulina Żegota. Przejmują piłkę łodzianki. No tam było jakieś przewinienie, zdaje się, uderzona Blanka Żukowska. Rzut wolny dla drużyny z województwa warmińsko-mazurskiego. Pięć minut zdaje się do końca tego spotkania. Zatem tego czasu już jest bardzo mało, a gdy piłki nie mają pod swoimi nogami zawodniczki z Warmii i Mazur, to będzie im trudno. Tutaj o dobry wynik Adamczyk, pole karne Adamczyk. No może miałam wizję tego zagrania, ale nie było z kim grać. Ines Sikora, to wszystko na granicy faulu, ale odbiór jednak czysty. Susanna Adamczyk powróciła za akcją. No tak dużo czarnej roboty wykonuje Adamczyk po jej wyjściach na boisku. I teraz jeszcze faul. Rzut wolny dla łódzkiej drużyny. Po raz kolejny Susanna Adamczyk, czyli zawodniczka, która znacznie rozkręciła tę prawą stronę boiska w łódzkim zespole. Cztery zawodniczki tylko łódzkiej drużyny w okolicy pola karnego. Trójka czeka na to, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym kontratakiem. Będzie dośrodkowanie bardzo mocne. Wypluwa piłkę bramkarka z Warmii Mazur i strzał kolanem, taki bardzo sytuacyjny, Pauliny Żegoty, jednak ląduje na górnej części siatki bramki Korneli Czasnoć. Wie o tym Czasnoć, że ona tej pierwszej piłki nie powinna była wypuścić. Popełniła błąd, no jednak nie miało to opłakanego w skutkach efektu dla drużyny w niebieskich strojach. Jeszcze będą próbowały, choć tego czasu w zasadzie już nie ma. Małgorzata Milewska, lewa strona, bardzo, bardzo mądrze zastawiają się łodzianki. Piłka jednak pozostaje w boisku. Rybak i aut dla łodzianek. Dobrze rozegrały ten moment po zdobyciu gola łodzianki, to trzeba przyznać, bo nie dały w zasadzie dojść do głosu swoim rywalkom. Od momentu tej bramki Ines Sikory nie było w zasadzie żadnego takiego konkretnego ataku drużyny Marka Maleszewskiego. Oczywiście wchodzi w grę jeszcze kwestia zmęczenia, pogody, dzisiaj bardzo ciepło, no ale jednak ta inteligencja boiskowa też miała swoją bardzo istotną rolę. Łodzianki na prawej stronie boiska, jest trochę więcej miejsca na lewej flance, tam jednak piłka nie idzie, no i kontratak drużyny z województwa warmińsko-mazurskiego. Musi uważać w sytuacji takiej bardzo nieprzyjemnej Martyna Garbacz, jednak udało się Łodziankom spokojnie z tej opresji wyjść, one ruszają z kontratakiem. Jaką opcję wybierze druh? Próba zagrania do Susanny Adamczyk na prawą stronę, piłka jednak wybita. Zagranie w stronę Oliwii Kamińskiej. Piłka nie przechodzi przez linię defensywną łodzianek. Wybija futbolówkę Sandra Kowalska. I aut w drugą stronę. W dalszym ciągu 1-0. Łodzianki będą starały się ten dobry dla siebie wynik dowieść już do końca. Wynik, który da im pierwsze 3 punkty. No i wynik, który zapewni postawienie pierwszego kroku w kierunku wojewódzkiego finału, który zostanie rozegrany tutaj na boiskach przy ulicy Minerskiej w Łodzi już w niedzielę 4 lipca. Ines Sikorska aktywnie próbowała piłkę odebrać, odbioru jednak w pierwszym momencie nie było, w drugim już tak. Piłkę ma Kinga Wyrwas, wycofanie do prawej strony, zagranie w okolice Susanny Adamczyk.
Jeszcze raz piłka ekspediowana w okolice pola karnego. No i to może jest ta sytuacja dla zespołu warmińsko-mazurskiego. Bardzo blisko była Wiktoria Kowalczyk tego, żeby minąć się swoją rywalkę i żeby stanąć oko w oko z Amelią Janiak. Aut dla łódzkiego zespołu. Od momentu gola dla Łodzianek to w zasadzie była najlepsza okazja ta sprzed momentu dla zespołu Marka Maleszewskiego. A zważając na to, że nie było choćby uderzenia, no to też mówi samo za siebie. Wiele nie zrobiły piłkarki z województwa warmińsko-mazurskiego do tego, żeby odrobić straty. Chociaż jeszcze oczywiście się nie poddają, będą szukały tego wyrównującego gola, mimo że czasu jest coraz mniej i tego czasu coraz mniej cały czas będzie. Trafiona w rękę jedna z zawodniczek z warmińsko-mazurskiego, to Julia Włókiewicz, pozwala grać jednak arbiter tego meczu, Blanka Żukowska, znów niedokładność. To jest największa zmora dzisiaj drużyny grającej na niebiesko. Żegrota w przyjęciu. Same sobie przeszkodziły teraz piłkarki z warmińsko-mazurskiego. No i już puszczona w bój biegowy Ines Sikorska. Sikorska broni Kornela Czasnoić. Wydawało się, że to skrócenie gry wcale nie przyniosło nic dobrego, że tam jest strefa, w którą może uderzyć Ines Sikora, żeby zdobyć swojego drugiego gola, ale lepsza w pojedynku 1 na 1 okazała się ostatecznie Kornela Czasnoić. Gol jeden przez nią puszczony, ale i tak to jest dobre spotkanie Korneli Czasnoić, wiele bardzo ważnych interwencji. Jeszcze przyjmują Łodzianki. Środek pola, Wiktoria Karolska, próba zagrania do Suzany Adamczyk, ona dużo wiatru cały czas robi na swojej prawej stronie. Piłka do niej jednak nie trafiła, jeden z ostatnich ataków na pewno już zespołu z Warmii i Mazur, Kamińska. Kamińska do lewej strony, odgwizdany, spalony, być może to była już taka ostatnia sytuacja w tym spotkaniu dla zespołu z województwa warmińsko-mazurskiego, zespołu, który po tym spotkaniu będzie musiał już grać wszystkie mecze o wszystko, ale przy tego typu turniejach, gdy awansuje do finału tylko pierwsza drużyna, każdy mecz jest spotkaniem o wszystko. Jeszcze jeden faul w środku pola, faulowała kapitan zespołu z Warmii i Mazur, czyli Małgorzata Milewska, rzut wolny dla łódzkiego zespołu. Trzy zawodniczki w okolicy, dwie piłkarki w okolicy pola karnego, jedna z prawej strony, dwie w środku pola, Rzekota gra jednak długie, zagranie do Ines Sikory, nieco za długie, ale to była ostatnia piłka tego dzisiejszego spotkania. Reprezentacja łódzkiej drużyny wygrywa pierwsze spotkanie grupy B, swój pierwszy mecz na tym turnieju finałowym Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży U15, 1-0. Gol Ines Sikory zadecydował o tym, że to Łodzianki pokonały zespół warmińsko-mazurskiego ZPN-u. No i to one mają pierwsze 3 punkty podczas tego turnieju, to one są bliżej finału, który zostanie rozegrany w niedzielę na boiskach przy ulicy Minerskiej w Łodzi. 1-0, Łodzianki pokonują zespół z województwa warmińsko-mazurskiego, no i to też był ostatni akord tego pierwszego dnia rozgrywek. Wiemy już trochę, jeżeli chodzi o grupę B, wiemy też trochę, jeżeli chodzi o grupę A. Jeżeli chodzi o terminarz, o kolejne spotkania, no to my słyszymy się już jutro oraz w piątek godziny 11 i 17, jutro 11 i 16 w piątek o tych porach będą mieli Państwo możliwość słuchania, oglądania kolejno spotkań grupy A oraz grupy B. Serdecznie z tego miejsca w moim imieniu oraz w imieniu współkomentatora Maćka, który jest na drugim boisku, bardzo zachęcam do słuchania naszych audycji, do uczestniczenia w życiu kobiecej piłki nożnej. Bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień także i do usłyszenia już jutro. Jan Pęczak, kłaniam się nisko.